Cześć, witajcie, Jan Pasiński, Piwna Kompania. Na początku oczywiście zachęcam do subowania, także następnie do klikania w dzwoneczek, to jest istotne, będziecie wtedy mieć powiadomienia o każdym nowym filmie. Kończąc tą krótką i szybką prywatę, przechodzę do dzisiejszej degustacji, a mam ze sobą mianowicie dzisiaj Imperium Prunum. Piwo, które wywołało nie lada zamieszania 2 lata temu już, w 2016 chyba roku, z tego co kojarzę, że nie mało zamieszania na rynku. Szerokim echem się odbijało to, jak ludzie się zabijali o to piwo, po tym jakie ceny miało. Generalnie dużo się narosło wokół tego piwa różnych historii. Nie wszystkie były zbyt dobre, jakieś takie ciekawe w tym sensie, że po prostu zachowania ludzkie nagle się okazywały, że przybierały postać takich jak walka o karpie albo inne kroksy w Lidlu albo gdzie indziej. Generalnie, tak czy jak będzie to moja pierwsza degustacja Imperium Prunum, do tej pory nie miałem okazji próbować, także tym bardziej jestem ciekawy. No, trochę tych piw suszonych śliwką, gdzieś tam takich leżakowanych, długo już się nagle wypiło, także będzie co nieco jakieś odniesienia, porównania. Może zacznę wypakowywać, bo nie wiem, prawdopodobnie jest tak samo jak było w przypadku Barlow Cerebusa. Tak samo skomplikowane, czyli po prostu starczy odhaczyć. Cóż, odpakowanie pudełek oraz odpakowywanie nigdy nie było moją mocną stroną. Mam nadzieję, że laku nie ma, bo dopiero co było sprzątane. Asia mnie zabije. Wolałbym jednak jeszcze troszeczkę pożyć. No dobra, może będzie tylko... Bardzo... W ogóle, odnośnie, butelka. Słyszałem, że niektórzy mówili, że średnio, że nie fajnie. Mi się podoba. Zamiana na 0,3, a także w tym kształcie, tylko ze skromną dolną etykietą. Nie wiem czemu, kojarzy mi się bardzo mocno, słuchajcie tutaj, piwo z jakimś takim średniowiecznym, z takim, nie wiem, mrocznymi czasami, jakimś takim gdańskim, krzyżakami, coś w ten deseń. Może dlatego, że Olsztyn ogólnie rzecz biorąc też ten rejony jednak krzyżackie, także może coś tam po prostu tak w głowie się majaczy. Ciekaw jestem, ponieważ no, w tym roku słyszałem opinię, że generalnie, że słabo, ale ja z ciekawości postanowiłem jednak spróbować. Nie miałem nigdy okazji, a w tym roku nadarzyła się, także w sumie czemu nie? W końcu o tym piwie było na tyle głośno, że można w końcu sobie pozwolić po takim czasie. 2 lata temu rozeszło się tak szybko, że nie dało rady. W zeszłym roku było dokładnie to samo. Hype zrobił się niezły, także słyszałem, że przez różnych tam piwnych Januszków i tak dalej, także chyba było ciekawie. 26 Belgii, 11% alkoholu. Jeżeli chodzi o opis tutaj, nie będę was... nie że męczył, bo nie chcę użyć tego słowa, bo nie o to chodzi, ale po prostu nie będę was w tym momencie przytrzymywał dalej w oczekiwaniu na to, co się za chwilę wydarzy. Opis jest piękny, strasznie mi się podoba, Cormoran zawsze odwala w tym temacie naprawdę niesamowicie fajną i dobrą robotę, bardzo mi się to podoba, ten opis jest pełny, głęboki, z odniesieniem do takich ciekawych czasów, a jednocześnie ma w sobie taką zalążę takiej powieści, takiego Wiedźmina w pewien sposób, może jakiś tam średniowieczny takich przygód i tak dalej, także to mnie kupuje i to mnie kupuje naprawdę bardzo mocno. A jak będzie wewnątrz? Zaczynamy. Sławne Imperium Prunum wreszcie cię mam. Zobaczymy co w takim razie prezentujesz tym razem, czy tym razem pierwszy raz jak dla mnie, no ale... No aromat jest przyjemny, nie muszę przyznać, że mi się podoba naprawdę. Jest przyjemny, jest śliwkowy, ma coś w sobie także, jak dla mnie, z nut delikatnie jakby torfowych, jak najbardziej. Torfowych, ale także takich palonych. Ewidentnie mi przypomina się kompot suszu, są taki, ale ewidentnie naprawdę mocno wychodzi. Ale teraz na przykład troszkę zamieszałem i nie wiem, zaleciało delikatnie jakby sosem sojowym, coś takiego. Generalnie po zamieszaniu nie było takiej kumulacji przyjemnych aromatów, jak się spodziewałem. Szału nie było, także jakoś się nie urywa na razie, że chodzi o... Aromat jest nawet przed zamieszaniem jest przyjemniejszy niż po zamieszaniu, mam wrażenie. Trochę rodzynkowy. Taki właśnie wędzony nieco. No dobra, to przystępujemy do pierwszego smaku łyku Imperium Prunum 2018. No więc, jak na tą całą euforię, która była, jak na to całe zamieszanie, które
trwa i było, prawdopodobnie będzie, na tą całą otoczkę, która się stworzyła wokół tego piwa, to smak jest nieco, nie że rozczarowujący, ale nieco zastanawiający. Ponieważ, nie powiem, jest smaczne, jest dobre, ale rewolucyjne, jakieś takie, wiecie, takie po prostu urywające dupsko, urywające po prostu włosy, wyrywające kapcie z nóg. Pojawia się nieco takiej palonej goryczki, także, ale wydaje mi się, że słodowość jest przyjemna, dobrze się współgra, harmonizuje z tą goryczką. Śliwka się pojawia, rozgrzewanie alkoholu, także jest całkiem wyraźne. Lekko kawowy posmak na ustach, śliweczka wyczuwalna, taka wędzona śliweczka, także kompost suszu gra pierwsze skrzypce. Ale także aromat taki właśnie tej wędzonki, może troszeczkę takich torfu, jest takie troszeczkę naftowe, nie wiem, jakieś to nawet tak właśnie wędzone w pewien sposób. Jak najbardziej, znaczy wiem, że śliweczka, ale wychodzi to, jest przyjemnie, tylko sam smak nie jest wcale jakiś taki porywający. Odnoszę wrażenie, że wychodzą także takie smaki trochę orzechowe, takie orzechówki, coś ten deseń. Smakowe właśnie głównie. Trochę jakiejś takiej paloności, uprażonych, no nie wiem, orzeszków pini, coś takiego ciekawego. Jak widzicie, mam nieco teraz przerw teraz na kanale, jakby wcięcia, ale robię to specjalnie z tego względu, że niektóre piwa są na tyle złożone i mają na tyle wielowymiarowe, że wolę zrobić nawet te przerwy, zamieszać chwilę, powąchać, posmakować minutę w ciszy i wtedy dopiero coś powiedzieć, żeby nie przegapić czegoś czasem. Nie no, ogólnie jest dobrze, ale nie rozumiem tego całego zamieszania tej otoczki. To piwo jest fajne, ale aczkolwiek nie porywa mnie. Może te pierwsze edycje były lepsze, dokładnie nie wiem, aczkolwiek tak czy jak, to jest trochę, ale to trochę rozczarowujące. No, wydaje mi się, że nie jest warte tej ceny, które kosztowało, bo tam trochę ponad 3 dychy. Także jak dla mnie, no, szału nie ma po prostu. Myślę, że za tą cenę, albo w tej cenie można dostać coś spokojnie jedno, jak nie dwa, albo nawet 3 dobre piwa. Także kto jeszcze nie zakupił, miałby ochoty, to szczerze mówiąc, raczej bym się wstrzymał, bo chyba nie jest warte tej ceny. Tak mi się wydaje. Kartonik, butelka, wszystko pięknie zapakowane, wygląd, ale sam smak i aromat, jakąś taką porterową nutę, taką klasyczną, typową dla porteru warmińskiego z Kormorana. I ona trochę mi przeszkadza. Nie wiem, jak to nazwać. To jest taka nuta takiej trochę jakby zubożałej, niezbyt drogiej, gorzkiej, deserowej czekolady. Nie wiem, takiej zleżałej, takiej starej już trochę. Trochę mi to wadzi. Niezbyt podchodzi, ponieważ oczekiwałbym tu większego uderzenia takiego pioruna, świeżości, ale tej śliwki takiej aromatycznej, owocowej, tego zleżałej, żeby te słodkie aromaty wchodziły, a one są takie zleżałe, one są stare. To jest tak jakby co roku wyjmowano jakąś beczkę z 300 lat, już trochę gdzieś tam czarpniętą zębem czasu i próbowano coś z tym zrobić. No także tyle mi się wydaje. Troszkę się rozczarowałem, ale może kto nie pił, kto nie próbował, także ja bym się wstrzymał. Moja opinia może Wam się do czegoś przyda. Także oczywiście zachęcam do subowania, oglądania. Trzymajcie się i cześć!